Witajcie na kanale Studio Opatów. Mamy 7 października, sobotę, godzina cirka 14. Dawno nie nagrywałem takich autopogadanek. Po pierwsze dlatego, że nie miałem zbytnio na to czasu. Po drugie, temat, który chcę podjąć, nie należy do tematów łatwych i nie należy go podejmować emocjonalnie, na gorąco. Trzeba pewne rzeczy przemyśleć, pewne rzeczy ustalić, pewne rzeczy się dowiedzieć, prawda? Po kilku rozmowach, że tak powiem, z ludźmi związanymi z tematem, można jakieś wnioski przedstawić, prawda? Tematem jest zboże z Ukrainy i stosunki ostatnio, które się pogorszyły z Ukrainą, pomiędzy Polską a Ukrainą. Stosunki te troszeczkę uległy ochłodzeniu, że tak powiem delikatnie. Wszystko ze względu, przede wszystkim ze względu na import ukraińskiego zboża na rynek polski, niekontrolowany, który zdestabilizował ceny na naszym rynku i zdestabilizował nasze gospodarstwo, nasze rolnictwo, prawda? Ceny za zboża poleciały ostro w dół o połowę. Natomiast od początku roku rolnicy zmagają się z, można powiedzieć, w niektórych aspektach nawet czterokrotnymi wzrostami cen. Za nawozy, za środki ochrony roślin, za paliwa. Wiadomo, wszystko poszło tak mocno w górę, że no wszyscy wiedzą, co się interesują, co siedzą w temacie rolnictwa. Wszyscy wiedzą, jak to teraz wszystko poszło w górę, jak to w tym roku. Wszyscy zganiają na wojnę, wszyscy zganiają na różne tam sytuacje niestabilne na wschodzie. Owszem, na pewno to ma jakiś związek. Ale ja nie o tym. Chciałem głębiej wejść w temat zboża ukraińskiego, gdyż problemem nie jest tranzyt zboża z Ukrainy przez Polskę, tylko problemem jest kilkudziesięciu cwaniaków, którzy na tym zbożu zrobili gruby hajs, gruby biznes zrobili na tym. Rząd, niby tam minister Telus, minister rolnictwa był Telus, przepraszam, nie pamiętam imienia, miał ujawniać listy dotyczące właśnie tych ludzi, którzy zrobili na tym ogromne pieniądze, którzy zrobili na tym majątki, można powiedzieć, w bardzo krótkim czasie. No i jednocześnie destabilizując rynek krajowy, destabilizując rolnictwo. Kilkadziesiąt osób zrobiło sobie poważny hajs, a za to zapłaci cała gałąź gospodarki i my, konsumenci, jako konsumenci kupujący pieczywo z tego zboża technicznego, chociaż to jest jakiś nowy termin ukuty na potrzeby chyba tego wałka. I ci, którzy właśnie karmili nas tym zbożem przez, trudno powiedzieć ile, bo no nie wiemy, ile czasu mogliśmy jeść pieczywo z takim zbożem z Prypeci czy z innych rejonów. No już pomijając to, ale wszyscy wiemy, że na Ukrainie mają dużo mniej rygorystyczne zasady co do podchodzenia do nawożenia, co do środków ochrony roślin. Dużo tych środków, które są dozwolone na Ukrainie, w Unii Europejskiej są zakazane ze względu na ich wpływ na zdrowie konsumentów spożywających produkty takie. Więc wiadomo, że nasi rolnicy są od razu na straconej pozycji, gdyż muszą się zmagać nie dość, że z nieuczciwą konkurencją, to z o wiele tamta strona może dać o wiele konkurencyjniejszą cenę przez to właśnie, że nie są ograniczani tymi restrykcjami unijnymi, prawda? Czyli to tak trochę jakby Unia nam założyła, rolnikom w sensie, założyła stryczek na szyję, a teraz go tylko dociska. Z jednej strony nam dając
ograniczenia jako polskim rolnikom, a z drugiej strony nie widząc problemu z wprowadzaniem na rynek europejski zboża, które no, jego jakość może pozostawić wiele do życzenia, jego jakość, jego sposób produkcji, prawda? Tak więc śliski temat z tego względu, że kilkadziesiąt osób było na liście tych, którzy właśnie sprowadzili to zboże, tych, którzy się na tym dorobili ostro. Tacy ludzie według mnie powinni, no niektórzy politycy twierdzą, że nie można karać tych, którzy według prawa, zgodnie z prawem sprowadzili towar i na nim zarobili. Okej, ale według mnie taki sposób zarabiania to nie jest zarobek, tylko to jest sabotaż. Gdyż sabotując polskie rolnictwo, doprowadzając do takiej dziwnej sytuacji, już to nazwę tak bardzo delikatnie, wiele osób, no po prostu do Ukraińców ma pretensje, chociaż to nie jest wina samych Ukraińców, tylko polityków ukraińskich, prawda? Ma pretensje o to, że nasi rolnicy, nasz przemysł, na różne gałęzie przemysłu rolniczego mają problemy przez Ukrainę. Tak więc powtarzam, to nie jest wina Ukraińców. To nie jest wina zwykłych ludzi. To jest wina jak zwykle polityków po tamtej i po naszej stronie. To trzeba też jasno powiedzieć, że po naszej stronie też jest grupa osób, która, jakby to powiedzieć, nie ma chęci do rozwiązania tego problemu. Podejrzewam, moje podejrzenia to są takie, nie chciałbym się narazić na jakieś nie wiem, nieprzyjemności z tego tytułu, ale moje podejrzenia są takie, że na tej liście osób, które zarobiły ostry hajs na tym zbożu, są osoby wysoko umocowane w różnych tam kręgach politycznych, już tak to ogólnikowo powiem. Powiem też, że wiele osób, z którymi rozmawiałem, to wiedzą doskonale, z jakiego kręgu politycznego wywodzą się te osoby na tej liście hańby moim zdaniem, bo jeżeli ktoś wykorzystuje takie sytuacje do robienia biznesu i jeszcze wprowadza na rynek towar, który destabilizuje ten rynek w takim momencie, jakim mamy, jesteśmy krajem przyfrontowym i musimy, że tak powiem, przyjmować na siebie różnego rodzaju obowiązki, może nie stricte wojenne, ale też to wpływa na nas bezpośrednio, prawda? I ktoś, kto wykorzystuje takie sytuacje, żeby wzbić kapuchę, to według mnie powinien odpowiadać przed sądem. I to za grube przestępstwo, bo to jest moim zdaniem sabotaż. Sabotaż na gospodarce państwa. Więc nie ma tu RODO, że nie udostępnimy list. Nie ma tu gadania, że ktoś zgodnie z prawem sobie sprowadził i zdestabilizował cały rynek, całą gospodarkę. To znaczy, że jeżeli nie on odpowiada za to, ten co sprowadził, to znaczy, że odpowiada za to ten ustawodawca, który mu na to pozwolił. Co mnie jeszcze denerwuje? Polski rząd pozwolił na tą destabilizację rynku, pozwolił na tą sytuację ze zbożem, a teraz obudzili się panowie z ręką w nocniku, że tak powiem, i wyjmują szabelki i zaczynają nimi machać, bo było wcześniej pomyśleć, zanim się ta sytuacja stała z tym zbożem, że to zboże się rozlało po polskim rynku, wcześniej było to zabezpieczyć, a nie teraz wyjmować szabelkę i grozić tam Ukrainie, że się jej nie udzieli wsparcia czy inne takie. Teraz, gdy już wszystko oddaliśmy, to ukraińscy politycy na to nasze wsparcie już nie patrzą tak uroczy jak wcześniej. Polityka zagraniczna, tu nie ma przyjaciół, tu są interesy, tu są grupy interesów, które dążą do tego, aby ich interes był załatwiony jak najkorzystniej dla nich, nie dla nas. To musimy się nauczyć, a nie romantyczny zryw, a później płacz, bo zostaliśmy znowu wpuszczeni w kanał, prawda? Tak też delikatnie staram się mówić. Teraz naszych rządzących, działania, mówienia tam różnego
Ja nie powiem, pan Załęski też pokazał się z najgorszej strony, nazywając Polskę onucami Putina, bo to tak można bezpośrednio nazwać. To było haniebne z jego strony i zarówno z tego, co się dowiedziałem, zarówno Ukraińcy są tego zdania, normalnie myślący Ukraińcy, jak i normalnie myślący Polacy są tego zdania, że Załęski w tym momencie zachował się haniebnie jako polityk. Wiadomo, chciał się przytulić do Niemców, chciał od tych Niemców coś uzyskać. Niemcy mu nakazali, że jak chce uzyskać coś od III Rzeszy, to musi atakować Polskę. No niestety, znamy te schematy już nie od dziś. Dla mnie powiedziałbym tak, że to nic nowego jest, nic nowego. Ze strony Niemców nie spodziewałem się niczego innego. Zachodnia kultura. Tak więc przede wszystkim sytuacja jest na tyle groźna, gdyż nasze dwa narody, ukraiński i polski, mają dosyć dużo zaszłości historycznej. Jest niewielka iskra potrzebna, żeby odnowić spór między nami, prawda? Po takim sercu, jakie Polacy pokazali Ukraińcom, po takiej wielkiej pomocy, po takiej bezprecedensowym wydarzeniu, jakie bezprecedensowe to było. To było, nie miało chyba miejsca nigdy wcześniej, i podejrzewam, że nie będzie miało miejsca później. Taką pomoc, jak udzieliliśmy Ukrainie, no cóż, no nie powinniśmy usłyszeć od pana Załęskiego takich słów. No ale polityka. Najbardziej zależy mi na tym, żeby te delikatne stosunki między nami, ludźmi, Ukraińcami i Polakami, się nie pogorszyły ze względu na głupotę polityków, prawda? Jeden polityk wyjdzie, już chciałem brzydkie słowo powiedzieć, jeden polityk wyjdzie, dowali głupotę, wyjdzie drugi, zacznie się przekrzykiwać, zacznie się drapanie, szarpanie jak w piaskownicy gówniarze i znów się to przełoży na to, że dwa kraje, które żyją obok siebie, znów się pokłócą. Temat błahy czy nie błahy, to jest na pewno nie temat do rozwiązywania w nerwach. Niektórzy ludzie teraz mówią, że tak, teraz w takim sytuacji zażądajmy tych ekshumacji bezwarunkowo i w ogóle, i nie miejmy żadnych skrupułów. Okej, moglibyśmy postawić różne warunki, moglibyśmy różne rzeczy tam zażądać sobie i w ogóle. Ale ja powtarzam jeszcze raz. Zarówno sprawa zbóż, jak i sprawa ekshumacji, jak i inne sprawy delikatne pomiędzy Ukrainą a Polską nie są do rozwiązywania pod wpływem emocji i nerwów. To jest najważniejsze. Na spokojnie wszystko trzeba, zwłaszcza, że wrogowie nasi wspólni, tacy jak Niemcy i Rosja, bo tak, wojna na Ukrainie to jest wina Niemiec i ktoś, kto mówi inaczej, to po prostu jest naiwniakiem, że nie nazwę go gorzej. I teraz Niemcy, wykorzystując tą sytuację, próbują dowalić znowu Polsce, grając przyjaciół Ukrainy. No oni to już pokazali, jakimi są przyjaciółmi, wysyłając im na piechotę hełmy, które, no nie wiem, czy dotarły już, czy nie, no nie obchodzi mnie to. Tak więc nie dajmy się rozegrać przede wszystkim, nie nerwami, a spokojem, nie wymachiwaniem szabelką po nie w czasie, bo to jest po nie w czasie strasznie. I rozsądnie podejdźmy do sprawy. My jako ludzie tutaj na dole, ale i wymagajmy od tych polityków naszych oderwanych od rzeczywistości albo kreujących tą sytuację specjalnie, bo też zachodzi takie podejrzenie, że nasi politycy specjalnie wypychają nas z sojuszu z Ukrainą, z tego całego, no, sojuszu, jakby nie było, prawda? Żebyśmy później ewentualnie przy interesach takich jak odbudowa tej Ukrainy, nasze firmy nie miały udziału w tym, bo przez Boże się pokłócimy i później, no, Ukraina będzie na nas wkurzona, my na Ukrainę.
i będziemy znowu w nocniku, a całe, że tak powiem, śmietankę spiją znowu Niemcy, niemieckie firmy, które pojadą tam odbudowywać Ukrainę. Musimy mieć też to na względzie. Niemieckie firmy, które no, nie tylko odbudowywać Ukrainę, ale będą też eksportować towary ukraińskie, będą... Mamy szansę jako sąsiedzi Ukrainy też stać się czymś w rodzaju huba eksportowego, czyli możemy pomóc Ukrainie, no tak, tylko rozsądnie, wiadomo, żeby to pomóc, nie szkodząc sobie, eksportować te towary, jeżeli Unia Europejska czy inne kraje chciałyby pozyskiwać to, te towary, możemy zająć się przetwórstwem tych towarów. Różne są sytuacje, różne są możliwości. Na pewno nie możemy się wyizolować, to jest pewne, bo poświęciliśmy dla Ukrainy dużo, też nie bez naszych korzyści, bo wyobraźmy sobie, że Rosjanie zajmują Ukrainę i wtedy mamy granicę ukraińską, zamiast granicy z Ukrainą mamy granicę z Rosją i cała granica z Białorusią, można ją umownie nazwać granica z Rosją. Czy chcemy mieć tyle kilometrów granicy z Rosją? Ja jestem jednego pewien, z ruskimi to na odległość. Podobnie jak z Niemcami, tylko no, tu nie mamy takiej geograficznej możliwości, żeby sobie utworzyć jakieś państwo, które by nas oddzielało, przyjazne państwo, które by nas oddzielało od Niemców. A w sytuacji z Rosją mamy okazję utworzyć. Mamy takie państwo, które nas oddziela od Ukrainy, które nas oddziela od Rosji, które jest z Rosją skonfliktowane. I cóż, no, wspieranie ich jest w naszym interesie, jakby nie było. Tylko że nie na zasadzie romantycznego uniesienia, ale wspieranie za pewne korzyści. Czy to majątkowe, czy polityczne, to już jest wszystko do ustalenia na odpowiednich poziomach, prawda? No, to jest... Najlepsze jest to, że wczoraj porozmawiałem z jednym człowiekiem, który bardzo dużo jeździ na Ukrainę, dużo rzeczy załatwia właśnie w tamtych rejonach w tamtych rejonach świata. Dziś porozmawiałem z drugim człowiekiem, który też z Ukrainą ma wiele wspólnego, załatwiał tam różne interesy, załatwiał tam, woził pomoc dla Ukrainy. Zarówno jeden, ten człowiek, co rozmawiałem wczoraj, jak i ten, z którym rozmawiałem dzisiaj, zaangażowali się bardzo w pomoc dla Ukrainy podczas właśnie konfliktu, na początku konfliktu zwłaszcza. I obaj oni uważają, że przede wszystkim nie wolno pozwolić się skłócić. Są różne, że tak powiem, są różne zaszłości, są różne zgrzyty, są różne smrody. Trzeba to ochłonąć, nie wyskakiwać szczebelką, nie machać naokoło, jacy to my jesteśmy poszkodowani, jacy to oni są źli. Okej, padły takie słowa, siądźmy, uspokojmy się, przemyślmy, jak to dalej rozegrać. Bo jeżeli damy się teraz zantagonizować, trudne słowo, jeżeli damy się teraz wypchnąć z tego układu, to nasze miejsce zajmą Niemcy, które po pierwsze nie pomagały w takim stopniu jak my, a po drugie będą nas celowo osłabiać, atakować i no cóż, no jesteśmy dużym zagrożeniem dla Niemiec, dużą konkurencją przemysłową, rolniczą, wiadomo. Tak więc też prosiłbym o jedno, przede wszystkim to chyba o to, żeby no, nie miejmy też my jako Polacy, nie miejmy pretensji do zwykłych Ukraińców. Ukraińcy nie mają wpływu na słowa swoich polityków, tak samo jak my nie mamy wpływu na głupoty, które odczyniają politycy nasi, prawda? Polityk jeden wyjdzie pierdzielnie, grzmotnie głupotę, no i później wszyscy mówimy, ale dowalił, nie? Wyjął gospodynię domową z szuflady, z karabinem, no, no nieważne, prawda? No ale tak samo na Ukrainie ci politycy tak samo wystawiają na próbę cierpliwości swoich obywateli. Więc to nie jest wina zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, zwykłych Ukraińców, a już też takie, że tak powiem,
dziwne sytuacje zachodzą pomiędzy niektórymi, że ci to tacy, ci to śmacy, i to obustronnie, nie oskarżam tu żadnej ze stron, to obustronnie zachodzą takie sytuacje. Tak więc musimy tutaj po prostu zachować spokój i nie dać się skłócić, bo zarówno Rosjanom, jak i Niemcom zależy na tym, żeby Polska i Ukraina darła ze sobą koty wciąż, prawda? Sojusz Ukrainy i Polski jest wielkim zagrożeniem dla Rosji i Niemiec. Tyle wam powiem w temacie. Tak więc co? No, trzymajmy się rozsądku przede wszystkim. Spokojnie załatwiajmy sprawy, zwłaszcza ważne, bo tutaj nie ma chyba ważniejszych spraw od tych, o których mówiłem. No cóż, no, słowa polityków to tylko słowa polityków. Wszyscy wiemy, kim są politycy. Oni wszyscy powiedzą to, co akurat jest im na rękę. Trudno mi to jest zinterpretować. No. Z naszymi politykami już dawno straciłem, że tak powiem, nadzieję, prawda? I to bez względu na opcję polityczną, bez względu na partię. Oni są wszyscy oderwani od rzeczywistości, albo specjalnie to robią, albo nieważne. Dobra, bo już gadam i gadam. Mam nadzieję, że trochę to moje gadanie komuś tam rozjaśniło w głowie, uświadomiło pewne sprawy. Pamiętajmy przede wszystkim, że nie dajmy się skłócić. Jeżeli tego będziemy się trzymać, to zresztą jakoś sobie poradzimy, prawda? Są czasy lepsze, są czasy gorsze. Najważniejsze, żeby się trzymać razem. Co sobie, państwu, naszym krajom sąsiadującym, czyli Ukrainie i Polsce życzę. I tyle. Pozdrawiam was czołem.